3 września na targach Kielce rozpocznie się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który od 27 lat jest miejscem prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata. Dzięki współpracy nawiązanej pomiędzy Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku Kamiennej a targami Kielce. W czasie wydarzenia będą mogli wystawiać się również przedsiębiorcy z powiatu skarżyskiego. Firmy z naszego terenu będą mogły korzystać z preferencyjnych warunków, wystawiając się także na innych imprezach targowych w Kielcach. Więcej na ten temat w dzisiejszym odcinku programu Skarżysko-Kamienna – Miasto na szlaku. Przypomnijmy, że 24 czerwca 2019 roku gmina Skarżysko-Kamienna, reprezentowana przez Centrum Obsługi Inwestora, podpisała umowę o współpracy z targami Kielce, na mocy której przedsiębiorcy z powiatu skarżyskiego mogą liczyć na preferencyjne warunki przy prezentowaniu swojej oferty w czasie imprez targowych. Dodatkowe wsparcie i fachową pomoc debiutującym na targach firmom ze Skarżyska oferują zarówno targi Kielce, jak i Skarżyskie Centrum Obsługi Inwestora. Umowa ta jest pewnego rodzaju wyróżnieniem. Przypomnę, Szanowni Państwo, że Targi Kielce to liczący się ośrodek wystawienniczy, a rocznie w imprezach targowych organizowanych w Targach Kielce uczestniczy ponad 200 tysięcy osób z całego świata. To jest doskonała okazja do promocji swoich produktów i usług oraz do zdobywania nowych klientów i partnerów biznesowych dla firmy z terenu Skarżyska Kamiennego. W trakcie podpisywania umowy Sławomir Ciaś, dyrektor Skarżyskiego Centrum Obsługi Inwestora, podkreślał, że wielu lokalnych przedsiębiorców obawia się udziału w profesjonalnych imprezach targowych, m.in. z uwagi na koszty, ale też brak doświadczenia w tym zakresie. Chcemy ich przekonać, że to doskonała okazja do prezentowania usług i produktów oraz zdobywania klientów i kontrahentów. Dzięki umowie zawartej z targami nasi lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne warunki, podkreśla dyrektor COI. Umowa z targami Kielce to olbrzymia szansa dla naszego miasta, ale przede wszystkim dla naszych mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zależy nam na tym, aby nasi przedsiębiorcy z naszego miasta mogli zaprezentować swoją ofertę szerokiemu gronu wystawców, ale też i klientów targów Kielce. To nieoceniona okazja do tego, aby móc rozwinąć swoją działalność. Liczymy na to, że współpracując z targami Kielce, pomożemy naszym firmom i naszym przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności. Andrzej Mochoń, prezes targów Kielce, jest przekonany, że taka współpraca przyniesie dobre owoce. Na całym świecie na targach wystawiają się nie giganci, chociaż oni również, ale to jest znakomita okazja dla firm małych tych i średnich, dla poszukiwania klientów, poszukiwania partnerów. I tak też jest w przypadku firm z województwa świętokrzyskiego. Przy czym często u nas ze względu na krótszą tradycję niż na zachodzie wystawianie się na targach, wystawianie się czy używanie tego narzędzia komunikacji marketingowej nie jest tak częste jak na zachodzie. I czasami barierą jest brak doświadczenia. Czasami barierą są braki finansowe i obu, myślę, tym bolączkom postaramy się pomóc. My przez to, że na specjalnych warunkach te małe i średnie firmy ze Skarżyska i z gminy Skarżysko-Kamienna będą mogły uczestniczyć w targach, w tym też w targach zbrojeniowych, a wiem, że takie plany już są, jak również dla Centrum Obsługi Inwestora to jest okazja, żeby tym firmom pomóc, zaopiekować się na targach, może umówić spotkania z wystawcami, także to musi przynieść dobre owoce. Targi Kielce dzięki współpracy z Centrum Obsługi Inwestora proponują przedsiębiorcom ze Skarżyska specjalne cenniki. Dla przedsiębiorców, którzy chcą współpracować z targami Kielce i chcą współpracować z nami, możemy zaoferować 30% zniżkę, jeśli chodzi o standardowy cennik targów Kielce. Jeżeli chodzi o imprezy, powiedziałbym, emblematyczne, na przykład Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, tutaj możemy pokusić się o zniżkę nawet do 50% od standardowego cennika targów Kielce. Lepszej okazji i większych zniżek moim zdaniem już nie będzie. Ja zapraszam wszystkich przedsiębiorców z terenu całego powiatu skarżyskiego, nie tylko miasta Skarżyska Kamiennej, do kontaktu z Centrum Obsługi Inwestora. My nie tylko będziemy pośredniczyć, ale ułatwimy i poprowadzimy przedsiębiorcę przez całą drogę do tego, aby mógł zaprezentować swoją ofertę na wybranych targach. Proszę pamiętać, że Targi Kielce są jednym z największych wystawców, czy jednym z największych imprez targowych w Europie i tutaj możemy powiedzieć, że tych imprez w ciągu roku jest około 100, więc jest z czego wybierać. Każda branża znajdzie coś ciekawego dla siebie. Pierwszą okazją do udziału przedstawicieli Skarżyska w imprezach targowych będzie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Targi zbrojeniowe
zbrojeniowe odbędą się od 3 do 6 września. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, MSPO to nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. Miasto Skarżysko-Kamienna także wystawi swoje stoisko na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego i na tym stoisku będziemy przedstawiać ofertę naszych firm zbrojeniowych. Nie jest tak, że mamy tylko Polską Grupę Zbrojeniową Zakłady Metalowe MESCO. Mamy także innych przedsiębiorców, którzy działają w branży zbrojeniowej. Oczywiście nie możemy ich porównywać z Polską Grupą Zbrojeniową, ale są to młodzi przedsiębiorcy, którzy stawiają tam pierwsze kroki i już mają pewne sukcesy na tym polu. Ogłosiliśmy rekrutację, czy właściwie zaproszenie do współpracy z nami. Do dnia 1 sierpnia oczekujemy nam przedsiębiorców, którzy działają w branży zbrojeniowej i chcieliby zaprezentować swoją ofertę na nadchodzącym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Przypomnijmy, że Targi Kielce to drugi ośrodek wystawienniczy Europy Środkowo-Wschodniej i organizator ponad 75 wydarzeń targowych rocznie, w większości o zasięgu międzynarodowym. Dotyczą one różnorodnych gałęzi gospodarki, rolnictwa, przemysłu ciężkiego, branży dziecięcej, przetwórstwa tworzyw sztucznych czy dynamicznie rozwijającego się druku 3D i wielu innych. Są wśród nich wydarzenia największe w Polsce, liczące się na europejskim i światowym rynku. Targi Kielce rocznie odwiedza ponad 230 tysięcy osób z różnych kontynentów. Zachęcam serdecznie wszystkich lokalnych przedsiębiorców do kontaktu z Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej i korzystania z otworzonej przed nimi możliwości udziału w wydarzeniach w Targach Kielce.